Marek, Ewelina, Wiktorek i Aleksander. Śląsk Wrocław, przyjechaliśmy z Ząbkowic, śląskich w Kotlinie Kłodzkiej, a jesteśmy kibicami Śląska Wrocław. Lechii Gdańsk, Widzew Łódź, Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław, GKS Tychy. Kibicuję dwóm klubom. Od urodzenia w Armii Grajewo, bo stamtąd pochodzę, a od kilkunastu lat Jagiellonii. Kibicuję Wiśle Kraków. Od dziecka. MKS-owi Kluczbork. Jestem kibicem Śląska Wrocław. Kibicuję Górnikowi Zabrze. Radomia Radom. Krakowia Kraków. Jestem fanatykiem Arki Gdynia. Kibic Gwardii Koszalin. Pogoń Wilno. Moja babcia pochodziła stamtąd. Kibicowanie pasją, jednym z ważniejszych w życiu, która wypełnia nas sporo czasu tego życia. Także jest to na pewno ważna rzecz dla mnie. Żyję tym na co dzień, zajmuję się przygotowywaniem opraw, zajmuję się różnymi akcjami organizowanymi przez nas. Właśnie biorę udział w różnych takich manifestacjach patriotycznych, Marszu Niepodległości, pielgrzymce. No i ogólnie takim życiem na co dzień, bo kibicowanie łączy się razem z patriotyzmem. Jest to pasja, jest to możliwość odreagowania tego codziennego stresu, spotkania się ze znajomymi. Znamy się ze stadionu i tak poza tym nas nie interesuje, kto tym co na co dzień robi. Nie? To się jakby przy okazji gdzieś tam dzieje. To jest nasza pasja w życiu. Temu się oddajemy, temu poświęcamy swój wolny czas. Pierwszy raz na mecz wybrałem się 17 lat temu już, więc większość swojego życia spędziłem gdzieś na stadionie czy w jego okolicach. Także no, po prostu stały element życia już, w którym wrosłem. Pierwszy raz tak jechała, że ona bardzo się bała. Bo też słyszała, jak to strasznie, kibole, bandyci, co tam się dzieje. Matko Boska, butelkami rzucają, kamieniami. A może mi pani wierzyć, 10. minuta meczu, że ona, kiedy mnie znowu weźmiesz na mecz? Naprawdę. I normalnie dzieci, pełno dzieci na sektorze kibicowskim, takich małych kibicujących. Ja także w ciąży jeździłam i z jednym i z drugim. Także nic strasznego i naprawdę fajnie. Jestem kibicem i tego się nie wstydzę. Mam swą drużynę i mam swą dzielnicę. Wierny im zawsze po życia kres. Wierny i oddany jak dobry pies. Wiem, że nigdy nie zostanę sam. Oddany tym barwom, nieważny jest plan. Nieważny jest wynik, ważne jest serce. Oddane drużynie od siebie w prezencie. To my tworzymy historię, to my kibice. Głośny doping tu słyszę, piękne oprawy widzę. Czy wygrywasz, czy nie, ja i tak kocham cię. Wiara warta krwi, co wciąż dopadł. Kiedy przychodzimy na Jasną Górę, zwłaszcza dzisiaj, w tym wyjątkowym dniu, uświadamiamy sobie, że jesteśmy w wyjątkowym miejscu dla wszystkich Polaków. Dlatego z pokorą staję przed wami, aby w imieniu ojców i braci Paulinów powitać wszystkich uczestników 8. patriotycznej pielgrzymki kibiców. Jesteście naprawdę kimś bardzo wielkim w Polsce. Bo przecież to wy jesteście tymi, którzy tak bardzo ukochali Polskę. To przecież wy na stadionach mówicie o żołnierzach niesłomnych. To przecież was można spotkać na ulicach polskich miast, gdzie opowiadacie się tak bardzo wyraźnie za Polską, za tymi, którzy walczyli o Polskę. Jakże jesteście wielkimi bohaterami XXI wieku. Jakże jest ważny was głos, co tyczy się przyszłości Polski. Dlatego, kiedy przebywacie dzisiaj na Jasną Górę, aby umocnić wiarę, aby od Maryi uczyć się, jak żyć, jak postępować, jak kochać Polskę, jak kochać drugiego człowieka, pokonaliście wiele trudności, wiele przeszkód i oto jesteście. Jestem kibicem, to znaczą trzy słowa. Bóg, honor, ojczyzna, będąc tutaj na Jasnej Górze. My utożsamiamy się z naszym krajem, z historią, z tym, co było kiedyś i żyjemy tym cały czas. Zaczyna się to od dzieciństwa, taki patriotyzm lokalny, tak? Przywiązanie do swojego klubu, do swojego miasta, a potem to człowiek dorasta do tych rzeczy wyższych. Tak? To też jest kwestia, czy łapie to na stadionie, czy łapie to w domu, czy może dopiero gdzieś tam z książek poznaje historię i zaczyna czuć ten patriotyzm taki już powiedzmy ogólnopolski. Nie jestem 100% kibicem, się do tego od razu przyznaję i kibicuję dopiero odkąd się poznaliśmy. Ale uważam, że faktycznie jest to ważne, bo kibice teraz pokazują, czym jest patriotyzm,
i nawet czym jest nasza religia, mimo że wszystkim się wydaje, że może jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ale to, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to pokazuje, że patriotyzm i nasza religia i zarówno też kibicowanie, to jednak wszystko to się łączy w całość. To jest rzeczywiście środowisko, które mnie wciąż fascynuje, zadziwia, zaskakuje swoją aktywnością, pomysłowością. Tak jak wczoraj chociażby na meczu siatkówki Polska-Niemcy pojechali specjalnie kibice ze Szczecina, żeby wywiesić transparent w języku angielskim skierowany do Niemców, brońcie swoich kobiet, a nie naszej demokracji. W naszej podobno 25 lat wolnej Polsce historia nie jest przedstawiana tak, jak powinna być przedstawiana, jest ona zakłamywana przez grupę osób rządzących nami nieprzerwanie tam od II wojny światowej, tylko teraz niby pod płaszczykiem zmian takich około okrągłostołowych. Jest ta historia zakłamywana, więc my ją chcemy po prostu odkłamywać, pokazywać młodym przede wszystkim ludziom, którzy są jeszcze nie przeżarci tą propagandą, że to nie tak naprawdę wyglądało i pokazywać im tą prawdziwą historię. Robimy różne oprawy patriotyczne, najczęściej po prostu takie oprawy, które akurat przypadają na daną okazję. Jeżeli jest jakaś rocznica, na przykład wybuchu Powstania Warszawskiego lub innych takich ważnych rocznic dla naszej ojczyzny, no to wtedy właśnie przygotowujemy oprawy. Żeby ludzie dowiadywali się, bardzo dużo ludzi nie wie o wielu rocznicach, wydarzeniach i też między innymi po to, żeby ludzie wiedzieli o tym, pamiętali, no i przede wszystkim, żeby uczcić pamięć tych ludzi, którzy walczyli kiedyś za Polskę, za to, żebyśmy teraz byli wolnymi ludźmi. Pokazać w Polsce, że te wartości nie zanikają, że ci ludzie, którzy poświęcili życie dla ojczyzny, o walkę, o niepodległość, nie robili tego na darmo, że o nich się pamięta, tak jak poprzednia władza starała się robić wszystko, żeby o tym zapomnieć i zniszczyć to, tak my staramy się, żeby to było kultywowane. To jest rewelacja, majstersztyk, no nie wiem, po prostu nie ma takich słów, naprawdę trzeba tutaj oddać pełen hołd tutaj tym całym klubom, bo naprawdę, no gdyby nie oni, no to skąd czasami ludzie by czerpali nawet tą wiedzę, że kto jest prawdziwym bohaterem, że nie generał Jaruzelski, tylko wiadomo, żołnierze wyklęci. Największa, taka, która na mnie zrobiła największe wrażenie, to oczywiście rocznica Powstania Warszawskiego, Kotwica Płonąca i żołnierze wyklęci. Ja pochodzę z takiego domu, gdzie zawsze wartości patriotyczne były najważniejsze. Chcę to kultywować, przekażę to swoim dzieciom. Dzieci też są zaszczepione, także uważam, że to jest dla mnie najważniejsze w życiu. Kochamy swój kraj, kochamy Polskę i chyba jak niewielu młodych ludzi utożsamia sobie z naszym krajem, z naszym narodem. Po prostu trzeba rozpowszechniać patriotyzm wśród młodzieży, wśród starszych, wśród wszystkich wokoło, ale to jest chyba dobry przekaz dla innych. Mają na celu obudzić tych, którzy jakby nie są jeszcze do końca przekonani, pokazać, że dla kibiców ważna jest historia, ważny jest naród, ważne są te wartości, które się z tym wiążą i kibice po prostu z tego nie zrezygnują. I nieważne kary, nieważne zakazy. Kilka razy odpalonych chociażby czy treści, które nie podobają się różnym organizacjom i od razu zakazy wjazdowe, kary finansowe dla klubów. W dzisiejszych czasach jest bardzo dużo byle jakości. Tak ciężko to nazwać. Ludzie po prostu się tym nie przejmują. Nie obchodzi ich to, nie mają czasu, nie są zainteresowani tym wszystkim.
Także myślę, że warto pamiętać, warto oddawać cześć, no bo ci ludzie na to zasłużyli. Oprawy żołnierzy wykręci, tak? No dzieci tego w szkole się nie dowiedzą, kim byli, za co ginęli ci ludzie, tak? No to wszystko jest na stadionach pokazane. Ostatnia oprawa, która dosyć szeroko była pokazywana w Europie, na której kibice Śląska pokazywali, że nie zgadzają się z falą emigracji do Europy, tak? No oprawy Śląsk Wrocław, to jest potęga wyświetlona. To są akcje nie tylko spektakularne, typu oprawy na trybunach, które są praktycznie w każdej mniejszej lub większej zorganizowanej ekipie w Polsce, ale też to są rzeczy mało, o których się w ogóle nie mówi, tak? Mówi się o spektakularnych akcjach, gdy robią je inni, ale jak kibice jeżdżą chociażby na Wileńszczyznę do Kresowiaków, czy gdzieś na Ukrainę, czy jak jeżdżą z pomocą do biednych rodzin, czy biorą udział w szlachetnej paczce, czy biorą udział w pomocy schronisku dla zwierząt, to nikt o tym i tak nie mówi. Jest dużo rodzajów zbiórek, różnych charytatywnych, zbieramy pieniądze dla ludzi potrzebujących, dla chorych przede wszystkim, też dzieci. Także to nie jest sam patriotyzm, sam stadion, ale też właśnie różne charytatywne zbiórki. No, jeżeli ktoś się interesuje, jest bardzo dużo inicjatyw kibicowskich. Wystarczy po prostu się rozejrzeć, bo no, wiadomo, nas nie pokażą w TVN-ie ani gdzie indziej. W Gdańsku już jesteśmy po wszelkich formalnościach załatwienia dokumentacji na temat powstania pomnika ofiar stanu wojennego, na którym będzie nasz kolega, również kibic Lechii Gdańsk, świętej pamięci Antoni Browarczyk, który został zastrzelony na początku stanu wojennego w Gdańsku. Ostatnia akcja, jaką zrobiliśmy, to była akcja pod hasłem Gwardyjski Mikołaj Dzieciom. Polega ona też na współpracy z Karnitasem Koszalińskim, który miał informacje ze szkół od pedagogów, które dzieci są najbardziej potrzebujące z rodzin. Przygotowaliśmy dla nich paczki świąteczne. Nie były to paczki z jakimiś bzdurami typu zabawki, tylko to były rzeczy naprawdę potrzebne. Mieliśmy listę, którą dziecko potrzebuje, butów na zimę, ciepłej kurtki i tego typu rzeczy. Oczywiście dla każdego znalazły się też słodycze, przybory szkolne, bo skoro w danym domu nie ma pieniędzy na buty, to wiadomo, że i przybory szkolne czy słodycze stanowią tam jakiś rarytas. Oprócz tego staramy się pomagać na bieżąco. Teraz cyklicznie, w to akurat ja się nie angażuję bezpośrednio, ale koledzy organizują turnieje piłkarskie charytatywne dla młodego piłkarza, który zachorował na białaczkę. Także ta pomoc cały czas działa, a już myślimy nad kolejnymi akcjami. Drodzy bracia i siostry, kochani kibice, przed tronem miłosiernego Boga stajemy już ósmy raz w takiej naszej rodzinnej wspólnocie wiary. I dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie, że tak licznie przybyliście dzisiaj do tronu Królowej Polski w szczerych intencjach pochylenia się nad swoim życiem. Oddania Panu Bogu tego wszystkiego, co wymaga poprawy. Przywożąc na Jasną Górę intencje swoich bliskich i przyjaciół i zawierzając Bożemu miłosierdziu naszą umiłowaną ojczyznę. Przyjechaliśmy z moimi dziećmi również dlatego, że od małego chcemy ich wychowywać w wierze katolickiej, w tradycji katolickiej, co dla nas bardzo ważne. Sami mamy wychowanie patriotyczne w duchu katolickim i to samo chcemy przekazać naszym dzieciom. Pomodlić się, złożyć pewne obietnice a propos swojego życia, podziękować, pomodlić się za klub, za rodzinę, za przyjaciół. To jest jedno z niewielu miejsc, które łączą wszystkich kibiców z całej Polski, dla których to jest bardzo ważne miejsce, które w naszej historii Polski pokazuje,
że zawsze łączy cały kraj, cały naród. Przyjechaliśmy tu, ponieważ w tych czasach myślę, że jest to bardzo ważne, żeby pokazywać swoją wiarę, swoją przynależność, to, że jesteśmy Polakami, niekoniecznie Europejczykami. I myślę, że to dużo daje, że tutaj tak dużo nas jest. Przyjeżdżamy co roku, także dlaczego? No, Częstochowa jest dla nas też szczególnym miejscem. I dlatego, że jesteśmy wierzący. Jednak Matka Boska często nam pomaga. Niech Maryja będzie z nami pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale o wszelakich zgryzczył. Racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Jestem tutaj trzeci raz i po prostu no styczeń, ta pielgrzymka ma już swoje miejsce na stałe, prawda, w kalendarzu. Mam za co dziękować Bogu, mam też o co prosić, więc jestem. Cieszę się, spotykam też się z kibicami z Polski, mam trochę znajomych też w różnych klubach, więc to jest znakomita okazja. Trochę z ciekawości, bo w pielgrzymce uczestniczyłem tylko raz wcześniej. Po drugie dlatego, że no chyba taka okazja, żeby spotkać się też z wieloma znajomymi, jak sami widzieliście, niekoniecznie tylko z tego samego klubu, to jest też okazja. Spotykamy się tutaj, mamy bardzo dużo, wiele spraw do omówienia, a przede wszystkim spraw, które zbliżają, a nie oddalają kibiców. A to najważniejszą sprawą to jest po prostu Polska. Okazja, żeby się spotkać ze znajomymi z różnych zakątków Polski, nie tylko z tych zaprzyjaźnionych klubów, ale również często oficjalnie wrogich, których też mamy znajomych. To jest to też dobry, tak powiem, kopnięcie do całorocznej pracy, ponieważ no, wiadomo, miejsce szczególne dla Polaków, dla naszej wiary, także jak najbardziej można się tutaj naładować na cały rok pracy po prostu. Jest okazja, jest środowisko, z którym jestem związany, w jakiś sposób zaprzyjaźniany. W gronie przyjaciół zawsze takie wyjazdy są lepsze, przyjemniejsze i wydaje mi się, że dlatego warto tu być. Jestem katolik i z sercem przyjechałem, żeby Wisła nasza się podniosła troszkę do góry, bo jest ciężko teraz, ale myślę, że będzie dobrze. Moje szczególne intencje to są to, żeby mój klub zaczął wreszcie wygrywać i ci zawodnicy, którzy są w Lechii Gdańsk, zaczęli porządnie grać. W naszej modlitwie za ojczyznę, jak co roku pragniemy odwołać się do historycznych wydarzeń, ważnych w naszych dziejach, które uczą nas umiłowania wolnej Polski, objawienia się w jej historii mocy Boga. W 2016 roku jest to przede wszystkim 1050. rocznica chrztu, który jest zupełnie fundamentalnym wydarzeniem dla historii naszego narodu. Staliśmy się wówczas pełnoprawnymi członkami chrześcijańskiej Europy, wnosząc przez kolejne wieki swój znaczny wkład w budowę jej kultury i innych cywilizacyjnych osiągnięć. Wierni na przyjętym na chrzcie zobowiązaniom,
Niejednokrotnie jej broniliśmy. Jest super klimat, widać, że kibice się łączą w jednym celu dla ojczyzny. I po prostu tak w ogóle powinno być na co dzień, bez żadnych kłótni, bez żadnych kłopotów. Wszyscy razem w jednym celu zjednoczeni dla ojczyzny. Jest chyba takie miejsce, że nikomu by nawet nie przyszło do głowy jakiś spór, tak? Poza tym są pewne rzeczy ważniejsze, tak? Wszyscy jesteśmy Polakami przede wszystkim, jeszcze wyżej można powiedzieć, wszyscy jesteśmy katolikami i to nas łączy. A trzeba szukać tego, co łączy ludzi, a nie tego, co dzieli i raczej budować na tym, co łączy. Kibic do kibica ma szacunek. Nawet jak to się mówi, że tam są zgody i niezgody, ale zawsze, gdy coś by się stało kibicowi, to jeden za drugim poszedł strzelić. Mimo to, że będzie to przeciw, czy to będzie Lecha Poznań, czy to będzie Lechi Gdańsk, bo tu po prostu jesteśmy, w tym momencie jestem. A czasami, że jakieś tam są, to jest po prostu już to wkalkulowane kibicowanie. Ale każdy szanuje, kibic kibica naprawdę szanuje. Są pewne rzeczy, które są dla wszystkich oczywiste. Kibicowanie, zwłaszcza w myśl takich starych zasad, to zawsze wiązało się z... nie tylko z kibicowaniem własnej drużyny, ale też z pewnym szacunkiem dla przeciwnika, tak? Niezależnie od tego, czy to był szacunek wyrażany w sytuacjach takich jak tutaj, że nie wiem, mijamy się w różnych szalikach, w różnych czapkach klubowych, kibicujemy różnym drużynom, ale mimo wszystko potrafimy ze sobą jakby koegzystować bezkonfliktowo. Są rzeczy ważne i ważniejsze, prawda? I wiara, patriotyzm to jest rzecz najważniejsza. Spotykamy się tutaj, spotykamy się na Marszu Niepodległości w Warszawie, czy na jakichś marszach lokalnych, gdzie też przyjeżdżają kibice z różnych klubów, które niekoniecznie tam się lubią, prawda, na co dzień. Ale jak jest jakaś okazja, uroczystość patriotyczna, są kibice z różnych klubów i nikomu to nie przeszkadza. Na naszej pielgrzymce wspomnieć dzisiaj chcemy także 60. rocznicę pierwszego po wojnie, wyłączając oczywiście drugą konspirację niepodległościową i walkę żołnierzy wyklętych, pierwszego narodowego zrywu Polaków, którzy wyszli na ulicę protestować przeciw deptaniu przez zbrodniczą socjalistyczną ideologię godności człowieka, jego podstawowych praw, w tym wolności do wyznawania swojej wiary. Trudny to był czas. Represje stalinizmu zastraszyły naród. 28 czerwca 1956 roku robotnicy z poznańskich zakładach imienia Stalina, tak nazywano zakład imienia Hipolita Cegielskiego, rozpoczęli strajk generalny, który przerodził się w wielotysięczną manifestację, a następnie w walki uliczne. Kibice mówią prawdę, wypominają, szczególnie to było widać w poprzednich latach, poprzedniej władzy. Kibice wypominali władzy, wszelkie potknięcia, przecież były takie transparenty, temat zastępczy kibice, tak, niespełnione rządów, obietnice. Politycy Platformy witani byli w różnych miejscach, w cudzysłowie, witani w różnych miejscowościach właśnie przez kibiców, którzy przypominali to, co oni mówili, tak jak na przykład Sikorski o powstaniu warszawskim. To w Białymstoku taką reprymendę dostał od kibiców, że chciał zrobić sobie kampanię wyborczą, a po prostu uciekł wtedy z centrum. Kibice są jedną z większych grup społecznych w Polsce, która może po prostu dużo działać, ale po prostu media tak postępują, żeby odstraszyć ludzi. Lata 90. dawno już odeszły, tak naprawdę na stadionach już za tym nie ma tak naprawdę. Może gdzieś po niższych ligach jeszcze raz na jeszcze. Problem jest rozdmuchywany przez media tak naprawdę. To jest marginalny już teraz przypadek, także problem według mnie już tak naprawdę umiera i pędzi czy później śmiecie na to umrze. Ja jeżdżę dosyć długo na mecze, chodzę na sektor C, tam gdzie wszyscy młodzi i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby jakieś burdy, jeździliśmy pociągami, teraz jeździmy samochodami, raczej nic takiego mnie jeszcze nie spotkało. Nie byłem przy czymś takim, nie uczestniczyłem w czymś takim, żeby dochodziło na ogół. Jeżeli są jakiekolwiek sytuacje, bardzo często zdarzało się, że były to prowokacje. Były to prowokacje policyjne, ale to jest właśnie pokłosie rządów ostatnich 8 lat, pana, który siedzi w Brukseli teraz i w stołek. Ja myślę, że najlepiej to pokazał marsz 11 listopada w Warszawie w tym roku. I myślę, że nic więcej nie trzeba tu dodawać. Można powiedzieć, że policja to jest pierwsze ramię władzy, więc jeżeli nie ma awantur z policją, to znaczy, że coś zmieniło się ku lepszemu. Czy jak idziecie do klubu, do dyskoteki, czy jak idziecie, nie wiem, na koncert, to czy tam jest ochrona, czy nie ma? Jest ochrona. Dlaczego jest ochrona? Dlatego, że wszędzie zawsze jak jest wielki tłum ludzi, to są w nim jednostki nastawione pacyfistycznie, ale są też jednostki agresywne, tak? W grupie ludzi często takich młodych przejaw jakiegoś buntu, agresji, jakiegoś takiego nonkonformizmu jest czymś naturalnym, oczywistym.
a z drugiej strony trzeba pamiętać jeszcze o jednym, tak, że na trybunach, o czym wiele ludzi zapomina, mówiąc wasze media, które mówią zawsze tylko o kibicach, kibolach, to jest ulubione słowo mediów, tak? Często mówi się o tym, że to są tylko i wyłącznie ludzie z jakiegoś marginesu. To nie jest prawda. Są ludzie wykształceni, są ludzie... Wiem też chociażby stąd, że miałem okazję z jednym ze swoich profesorów akademickich chodzić razem na mecze. To są ludzie, którzy wywodzą się z tak różnych grup społecznych, o bardzo, bardzo zróżnicowanych ich poglądach społecznych, gospodarczych i w ogóle politycznych, głosujących na różnego rodzaju partie. Oczywiście ta jedna strona jest bardziej widoczna na trybunach, tak? Ta strona bardziej patriotyczna. Natomiast ludzie są naprawdę różni na trybunach. To jest przekrój całego społeczeństwa, o czym się często zapomina. My, nie żaden ciemny lud, to ludzie, którzy widzą cały ten brud, tak? Tak to my, cały kibolski ród, niezależnie od barw, tu podniesiony gór, tak? Tak to my, nie żaden ciemny lud, to ludzie, którzy widzą cały ten brud, tak, tak to my, cały kibolski ród, niezależnie od barw, tu podniesiony głów. Kiedy dzisiaj niedawni włodarze podnoszą lament nad rzekomo łamaną demokracją, jako środowisko, które doświadczyło specyficznego umiłowania przez nich wolności, chcieliśmy im przypomnieć o naszych kolegach przetrzymywanych przez nich niewinnie i przez kilka miesięcy w więzieniach pod fałszywymi zarzutami, a tak naprawdę za udział w antyrządowych manifestacjach kibicowskich, o kibicach masowo karanych za udział w tych protestach kolegiami, przypomnieć o karach wymierzonych w nasze środowisko za patriotyczne transparenty wywieszane na stadionach, o karach za protesty przeciwko wykładom na polskich uniwersytetach stalinowskich aparatczyków, przypomnieć policyjne prowokacje na marszach niepodległości, wspieranie prowokatorów podczas modlitwy przy krzyżu na krakowskim przedmieściu, używanie przemocy wobec protestujących górników, przypomnieć o masowym zwalnianiu nieprawomyślnych dziennikarzy, o manifestacjach w obronie telewizji Trwam, w których uczestniczyły setki, tysiące Polaków, kiedy odmawiano katolickim mediom miejsca na multipleksie, o promowaniu wielce aroganckiej, agresywnej i krzykliwej mniejszości, która domagała się i wciąż to czyni zerwania silnego związku Polaków z chrześcijaństwem. Żona mi powiedziała, jak wstałem, ja o 7, że ona od 5 rano nie śpi, bo tak już chcę jechać. Chciałam jechać. Mamy tutaj 200 km, ponad 3 godziny drogi, ale to naprawdę sama przyjemność. Warto było. Z roku na rok nas będzie coraz więcej. Szkoda, że ta kaplica cudownego obrazu jest taka mała, bo no, siłą rzeczy każdy chciałby być w środku, jak najbliżej, a niestety miejsca jest mało. Ale jest naprawdę, czuć tą taką siłę. To zobaczcie, ile jest autokarów, zobaczcie, ile jest aut, a bynajmniej no, nikt nie przyjechał tutaj samotnie jako kierowca, tylko te auta są zazwyczaj pełne, autokary też. Także myślę, że tych ludzi jest tu naprawdę sporo, a ilu to... No, przeciwnicy i tak napiszą, że było nas 200. Ci, którzy są zwolennikami tego rodzaju imprez, no może trochę zawyżą tą liczbę. Ja myślę, że gdzieś tam sami sobie potraficie wyrobić zdanie na ten temat. Zachęcam do uczestniczenia w imprezie za rok. W tym roku to już nie zdążycie, ale za rok to sami zobaczycie, ilu nas tutaj jest. Cieszę się, że jesteście, bo oglądałem też materiały z poprzednich lat i naprawdę jest kawał dobrej dziennikarskiej roboty. A że innych mediów tutaj nie ma, no to ich strata.